Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, witam was. Słuchajcie, zaczynamy nową serię filmów. Będę jeździł po całej Polsce, albo Polska będzie przyjeżdżała do mnie i będziemy poznawali nowe twarze i stare twarze w kulturystyce. Chciałbym wam przedstawić sylwetki różnych zawodników, tych bardziej znanych i tych mniej znanych, ale tych, którzy rokują na przyszłość. Więc dzisiaj jest u mnie Bartek Zakrzewski, przyjechał specjalnie z Koszalina. Przyjechał oczywiście na konsultację, ale również na trening. Chciałbym go wam przedstawić, żebyście poznali, kim jest, ile czasu trenuje i jak to się stało, że zdecydował się na start zawodowy. Tym bardziej, że twoje początki z kulturystyką zaczęły się w dosyć taki specyficzny sposób. Zacząłem trenować jakieś 9 lat temu po przygodzie ze stanięciem na wadze, która pokazała 118 kg. No to był dla mnie taki alarm w głowie, że moja waga nie jest taka, jaka powinna być. Chciałem po prostu schudnąć. No i zaczęło się to tak, że trenowałem raz siłowo, raz biegałem, tak na zmianę codziennie. Do momentu, kiedy wyprowadziłem się do Koszalina, bo mieszkałem pod Koszalinem na wsi. No i tam już się zaczęło trenowanie takie troszeczkę bardziej na poważnie. A jak to się stało, że się zdecydowałeś na start zawodu? No, tak jak zrobiliśmy wtedy po okresie budowy minikat. No i powiedziałeś, że no, wyglądam dobrze. Odbiliśmy po tym minikacie. Tych kilogramów jakościowych jeszcze fajnie doszło. No i później, zaczynając redukcję, zaproponowałeś, żebyśmy może spróbowali. No i tak jakoś wyszło, nie? 12 tygodni udało się zrobić formę życiową. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Zrobiłem to, co mogłem na dany moment. Nie było to jakieś tam wielkie osiągnięcie, ale... Ale myślę, no, że jak na debiut, na pierwszy sezon, to no, na pewno to było naprawdę... No, było naprawdę nieźle. Ja z siebie jestem bardzo zadowolony. Ta przygoda moja zaczęła się stosunkowo niedawno, patrząc po tym, ile trenują inni chłopacy. Niektórzy mają stażu po 15, 16, 20 lat, którzy wychodzili ze mną na scenie. A tak naprawdę, zaczynając późno, najpierw musiałem schudnąć te 39 kilo, żeby jakoś tą sylwetkę później zacząć budować. Także mówię, no to tak naprawdę 7 lat trenowania, podbudowanie sylwetki. To jest bardzo krótki okres. Dokładnie. Teraz mamy oczywiście przed sobą kolejne cele. O nich powiemy sobie troszeczkę później, a póki co rozgrzewamy się, żeby zacząć trening. Dzisiaj przed treningiem sprawdzian formy. Wiadomo, teraz jesteśmy w okresie budowania masy mięśniowej, więc tych parę kilogramów jest więcej niż na zawodach, ale naszym głównym celem jest zwiększenie masy i nabranie jak najwięcej się da kilogramów, ale przy zachowaniu dobrej formy. I tu, jak widzicie, ta forma jest całkiem dobra. Widać brzuch, prążkowanie na barkach, więc musimy to sprawdzić oczywiście w tych pozach kulturystycznych, chociaż kilku, więc bicepsy przody. Najszerszy wszystko. Pasuje. Klata bokiem. Dwójka. Wszystko, żeby było widać klatę. Bark. Tu może tą klatę trochę bardziej odwrócić na tą. O, żeby. Dobra, zacznę jeszcze z tyłu. Widać, że tego mięsa jest całkiem sporo, się nabudowało. Jak na masie widać tylną część uda, to jest naprawdę dobrze. Słuchajcie, szukając różnych informacji o kulturystach, o zawodnikach, przynajmniej ja zawsze miałem braki wiedzy o tym, co oni robią poza sezonem, w czasie sezonu, głównie jak wygląda ich dieta, trening. Dlatego chciałbym przedstawić każdego zawodnika nie tylko od strony osiągnięć, jego planów startowych i tak dalej, bo to wszędzie możemy, że tak powiem, znaleźć na bieżąco, chociażby na ich Instagramach. Chciałbym porozmawiać troszeczkę o takich sprawach właśnie jak dieta, jak trening, jak to wygląda w każdego przypadku. Dlatego dzisiaj przepytamy Bartka, jak to wygląda u niego. Wiadomo, teraz jest okres budowania masy mięśniowej. Wcześniej była redukcja, ale skupmy się może teraz na masie, bo jesteś oczywiście na masie. Jak wygląda w takim razie teraz twoja dieta? Może, nie wiem, jakie makro, białko, ilość węglowodanów jest? Wiesz co, no tak jak białko u siebie zawsze liczymy tylko z pewnych pełnowartościowych, tych zwierzęcych, no to jest ich około 300 gram. Węglowodany na ten moment, dzień treningowy, to jest 750 gram, czyli no dość sporo. Czyli sporo. W dzień treningowy 400. Tłuszcze są na tym samym poziomie, około 60 gram tłuszczy dodanych, ale wiadomo, że zawsze gdzieś pochodne tłuszcze w kurczaku czy w płatkach owsianych, czy gdzieś tam w ryżu nawet się znajdują. Także tak to wygląda na ten moment. Głównie bazuję na mięsie, drób, wołowina, ryba,
węglowodany. I takie rzeczy też dużo. Nie, wiesz co, źle się czuję po twarogach, pewnie zawartość laktozy, która się tam znajduje, mi przeszkadza. Tak samo chodzi o ten. O białko w prochu to tylko izolat, bo też źle reaguje na WPC, czyli tam, gdzie mówię, ta zawartość laktozy jest większa. Mimo tego, że jesteś na masie, to jednak uważasz bardzo na to, co jest. To nie tak, jest tak, że tak. Generalnie gdzieś tam wliczasz batoniki do diety i tak dalej. Nie, się oczywiście czysto. Nie, tak, czysto jem i tak powiem ci, że łatwiej mi jest później przejść na przykład z okresu budowy na okres redukcyjny, bo to jedzenie się nie zmienia, tylko zmieniają się jego ilości i nie mam takiego nagłego zmiany jakby stylu odżywiania. Jest mi łatwiej się zaadoptować później w tą redukcję i nie chodzę głodny. A poza tym podejrzewam, że jak jest 750 gramów węglowodanów, to jakby samo zjedzenie takiej ilości jedzenia to... Powiem ci, że szczerze, no to za czasami się gdzieś nawet zakręcę między posiłkami i jeszcze coś bym zjadł, nie? No w postaci płynnej gdzieś tam w tych węglowodanów dosyć sporo idzie w treningu, około 100 gram. Także... Czyli jakby około treningowo tych węglowodanów jest więcej niż w ciągu dnia, czy w więcej, porze? Więcej. Generalnie im bliżej treningu gdzieś to tak jakby ilość się troszeczkę zwiększa. Po treningu jest to największy posiłek z węglowodanami, białko jest na samym poziomie, nie? No i po treningu bezpośrednio nie jem tłuszczy, a tak to gdzieś tam lokujemy te tłuszcze w trakcie dnia. W miarę powiedzmy podobnych ilości w każdym posiłku, nie? Tak, 60 gramów tłuszczu to nie jest bardzo dużo, więc wiadomo, że nie ma problemu, żeby to rozmieścić w ciągu dnia. Ale jakby około treningowo raczej uważamy, żeby tych tłuszczy ogólnie w tym posiłku potreningowym, nie? Dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o źródła węglowodanów, bo tak o białku powiedziałem, no to głównie ryż, płatki jaglane, generalnie produkty pochodzenia gdzieś tam, no, ryżowe rzeczy. Mhm. No bardzo dobrze trawię i też nie przeszkadza mi to jakby z problemem później w treningu, bo czasami... Czyli bardziej takie też ogólnie złożone węglowodany. Tak, tak. Złe produkty, kiedy dobierałem, na przykład jeżeli chodzi o węglowodany, to źle mi się trenowało na przykład. No i wiadomo, zasadą eliminacji gdzieś tam zostałem na płatkach jaglanych, produktach, tak jak mówię, ryżowych. Owsianka też, ale na przykład już nie w takiej dużej ilości jak kiedyś, bo też powodowało mnie na przykład wzdęcia. Głównie tak, ziemniaki, bataty. Tylko około treningowo. Rano i około treningowo, ale nie są takie duże ilości. I generalnie staram się, żeby to były owoce jagodowe, tego typu takie właśnie glukozowe bardziej niż te, które mają większą zawartość fruktozy. Wiadomo, że tej fruktozy jakby i około treningowo, czy ogólnie w ciągu dnia za wiele nie potrzebujemy, więc nie ma sensu szczególnie ich jakby tam uwzględniać, jak powiem, w diecie. Nie, ale wiadomo, że masa to jest taki okres, w którym można sobie na wiele pozwolić, więc wiadomo, ta różnorodność jest znacznie większa. Powinna być większa, zgadza się. Zróbmy serię i zaraz dokończymy. Dobra, wiemy jak na masie, a powiedz mi, szukając się do zawodów, wiadomo, że gdzieś te węglowodany, gdzieś tę kaloryczność ścinaliśmy. Ja tam dużo nie pamiętam, jak to było, więc chętnie przypomnę i sobie, i przypomnimy, znaczy i powiemy widzom. Mieliśmy na początku dużo węglowodanów, ale jak nisko z tymi węglami zeszliśmy? Czy to było jakieś, nie wiem, takie stopniowe schodzenie z tych węglowodanów, czy jakieś rotacje były? Jak było to rotacyjnie dużo właśnie. A na początku to było cięcia, tak, nie? Tak, tak. Na początku było mocno przycięte, no bo tak jak kończyłem właśnie masę, okres budowania masy mięśniowej, na poziomie podobnym jak teraz jestem, węglowodanów, no to na początku ścinka była dość spora, ale później jakby zostawiłeś mi troszeczkę tych dni wysokich dość sporo, czyli miałem na przykład co trzeci, czwarty dzień ładowanie po 500 gram węglowodanów. Były dni, gdzie były 200 gram węglowodanów i były też 350, także takiej rotacji to się na początku zaczynało, a im dalej przechodziliśmy w redukcję, to tych dni wysokich było troszeczkę mniej, a później zrezygnowaliśmy chyba z dni średnich, tego co pamiętam, i były na samym końcu już tylko... A białko było na jakim poziomie? Stało po deszczu? Było 300 gram przez długi okres, jakieś 10 tygodni chyba, czy 9, a później na końcu miałem jest troszeczkę więcej. Tam 350, bo doszedł shake jeszcze po treningu. Tak, bo tam przydzieliśmy troszeczkę chyba węglowodanów bardziej, więc trochę podbiliśmy kalorycznie poprzez shake. Dokładnie, ale ogólnie nie było tego jedzenia na tyle, żebym jakoś był mega głodny, bo... To tak, jakichś skrajnych tam, nie wiem, 100 gramów węgli czy 0 węgli raczej nie było. To sama końcówka, to tam ten ostatni dzień, kiedy tą wagę trzeba było zrobić. A ciężko było na diecie przed zawodami? Końcówka, ostatni tydzień był trudny, ale ogólnie, mówię, wszystko siedzi w głowie, nie? Można, jak się chce, to można wszystko tak naprawdę. Nie? Jakieś produkty były inne w czasie właśnie czy też bazowałeś na podobnych? Bardzo podobnie jadłem, tak jak w okresie budowy i myślę, że też mi to mocno ułatwiało to, że nie chodziłem jakoś mega głodny. Wiadomo, że gdzieś tam to jedzenie znikało dużo szybciej niż teraz i czasami może, no, ilości po prostu tylko brakowało pod koniec. A powiedz w takim razie, o czym najbardziej marzyłeś, jeśli chodzi o jedzenie, schodząc ze sceny?
Wiesz co, nie miałem czegoś takiego. Każdy kulturysta gdzieś tam myśli o tym, żeby się najeść. Nie miałem takiego momentu. No, zjadłem burgera, bo tak jakoś tam zdecydowaliśmy ze znajomymi, że się wybierzemy zjeść tego burgera, ale nie było to takie jakieś tam super ciśnienie, że musiałem. Po prostu jedyne, co chciało mi się zjeść, to mówiłem przez całą redukcję, to wspomnienie z dzieciństwa, takie ciasteczka holenderskie i one były z jednej strony oblane czekoladą. No to, tak, dokładnie. No to zjadłem tam z pół paczki, nie? Ale to mówię, gdzieś tam taki smaczek gdzieś tam mi się zachciało, ale potem, tak jak niektórzy jedzą dość dłużej, tam, no. Tak jak dajesz wolną rękę, mówiłeś tak, mi tak. Też, że mogę sobie tam zjeść 2-3 dni spokojnie, co chcę, to na drugi dzień normalnie wróciłem do diety i... No i super. I było tak jak wcześniej. Teraz my. No dobra, a twój taki ulubiony kulturystyczny posiłek? Wiadomo, może być mój, piersi i ryż, ale wiem, że kulturyści potrafią sobie dogodzić. Pochwal się, jak te makro wyliczasz i co tam? Ryż bądź klejek ryżowy, masło migdałowe i posypane to solą jest. Oczywiście razem to jest ten, zblendowany. Tak, dokładnie, nie? Albo ryż, albo klejek. Taki deserek. Taki deserek i właśnie z masłem migdałowym. I izolat białka do tego na przykład, to jest taki słodko-słony posiłek i super to smakuje. No to takie moje gdzieś tam fanaberia. I węglowodany z ryżu, i białko z żywki, i tłuszcze z masła. No dokładnie. Super. Dość zdrowy posiłek, ale tak. Mówię, i taki słodko-słony. Moje smaki po prostu, lubię migdały, lubię gdzieś tam jeszcze odżywka do tego, jakaś dobra czekoladowa, czy tam bądź jakaś właśnie karmelowa. No, także... Spróbujcie i dajcie znać, czy smakuje. Teraz pora na coś, co ja lubię najbardziej. Rozmawiamy sobie trochę o treningu. Powiedz mi, jak zmienia się trening w okresie przed zawodami, w okresie budowania masy mięśniowej? Masz już jakieś tam spojrzenie na to, co na ciebie działa, co nie działa? Wiesz co, no, tak jak mi zawsze od początku tłumaczy, że jednak ciężar i progresja ciężaru, ta progresja liniowa w okresie budowania masy jest najważniejsza. No i w tych jakby bazowych ćwiczeniach na każdą partię. Tą zmianę, jak jasne, jasne, jasne. Na każdą, powiedzmy, partię jest takie jedno ćwiczenie, powiedzmy jakieś tam założone, czy to wyciskanie, jakieś wyciskanie na klatkę, czy jak nogi robimy, to przysiad, gdzie zawsze tą progresję staram się jakby no zachować co trening, chociaż troszeczkę dołożyć. Wiadomo, nie da się w każdym ćwiczeniu, nie da się co każdy trening, ale jakby no to jest najłatwiejszy wyznacznik tego, czy to jak ta siła rośnie, czy ta mięśnie tak też... Gdzieś tam jakby na przestrzeni jakby tygodni masz jakby obraz tego, czy progresujesz, czy nie progresujesz. No zgadza się, nie? Po tym ćwiczeniu głównym praktycznie zawsze gdzieś to widać. No w tamtym roku zanotowałem jakby największy progres tutaj na klatce piersiowej. I właśnie tak jak też nauczyłeś mnie w tym treningu, że praca, znaczy no w każdym generalnie, no i kulturystyka to nie tylko też przerzucanie klamotów, ale i też praca na kątach, różne formy wyciskania. Nie robiłem ani razu poziomej ławki przez cały okres budowy masy. A ta klatka niewątpliwie się mega poprawiła, nie? Dokładnie, nie? I tutaj te skosy jakby miały duże znaczenie, czy skos ujemny, jakaś wariacja tego skosu ujemnego, czy skos dodatni. I tą ławkę skoś tą głową w dół, to mało kto robi. Może powiedzieć, że jest bardzo mało popularne ćwiczenie. Zgadza się, a ja bazowałem na tym ćwiczeniu cały czas. Zresztą, wiesz, czy to na maszynie Schmidta, czy z wolną sztangą, tak? No i jakby to ćwiczenie, myślę, że to zadecydowało o tym, że ta klatka jakby no wystrzeliła, nie? Przez ten okres masowy, nie? Na pewno myślę, że wszystkich to będzie bardzo interesowało. Powiedz, jakie główne boje, jakimi ciężarami operujesz? Nie mówię, że na raz, wiadomo, że kulturysta tam na raz się przeważnie nie sprawdza, chyba że się sprawdzasz, ale ogólnie takie na przykład, nie wiem, najlepsze boje, jakie ciężary? No generalnie, jeżeli chodzi o przysiad, no to tam w granicach 180 kg, no, w serii, tak, na 6-5 powtórzeń. Aktualnie teraz mi się tak udało zrobić przy ostatnim treningu. I to jest taka rekordowa? Tak, na ten moment super, tak. Super. Nie? Także myślę, że to jest dość spory ciężar. Ciągów nie robię. A powiedz mi, masz naprawdę imponujące barki. No, naprawdę, ja zawsze jestem pod wrażeniem tych barków, bo mi się wydaje, że to są coraz większe. Jakie ciężary na te barki podnosisz? Wyciskania, wznosy bokiem? Aktualnie tylko jedno wyciskanie mam jakby w planie treningowym. Przy treningu klatki, gdzie jest przedni akton jakby zaakcentowany, no robię jedno wyciskanie, ale robię bardzo ciężkie wznosy. Powiedzmy, wyciskanie robię handlami 50 kg, a wznosy czasami nawet i po 40-36 na stronę. Myślę, że tutaj te wznosy jakby mają ale duży wkład. Że moim zdaniem ma to coś jakby wspólnego, bo gości, których znam z największymi barkami, faktycznie robią wznosy bokiem ogromnymi ciężarami.
Ja pamiętam nasza Tomka Babiniaka, uważam, że też jeden z fajniejszych barów. On kiedyś takich barów nie miał, a jak się zaczął specjalizować na wznosach bokiem, to te bary mu mega wystrzeliły. Ja pamiętam, że on tam się trochę z niego się śmiałem, że on wyciskał sztangierkami prawie takimi samymi, jak robił wznosy bokiem. Także nie, zresztą u ciebie tak samo, skoro mówisz, że 50-kami ćwiczysz wyciskanie, a 40-kami robisz wznosy, to jest nieprawdopodobne. Czasami są to gdzieś serie takie oszukane troszeczkę. Tak. Ale to szarpnięcie i ten duży ciężar, myślę, że daje ten duży bodziec do wzrostu tych barków, nie? Dobra. Dzięki Bartek za spotkanie, dzięki za rozmowę. A wy, jeżeli jesteście chętni na kolejne odcinki, piszcie, kogo byście chcieli zobaczyć na treningu, na rozmowie. Do następnego razu. Pozdrawiamy. Cześć.